Dzień dobry, witam Państwa ponownie. Tym razem dzisiaj będę chciała Państwu zaprezentować, no może nie dosłownie, bo jednak tutaj możliwości i po prostu kamera nie uchwyci pewnych rzeczy. Więc chociaż pokrótce i mniej więcej naprowadzić Państwa na właściwy, jakby to ująć. No, prowadzi do tematu, prawda? Więc właśnie dzisiaj chciałabym sobie wykonać manikur lakierem w kolorze metaliku żółtego. No nie wiem, jak to się będzie miało na po prostu na już na paznokciach po wykonaniu. No, jeżeli chodzi o sam lakier i kolor, no to w tym pojemniku, w tej buteleczce, no, wygląda dość efektownie i dość ciekawie. Natomiast jak to się będzie miało już po zastosowaniu, jaki będzie efekt tego, to zobaczymy wkrótce. No, w takim układzie ja się zabieram za malowanie. No, po prostu mam teraz trochę dni wolnych, więc mogę sobie na to pozwolić. W takim razie no, zapraszam. Jeżeli Państwo zechcą uczestniczyć w tym, no to zachęcam. Jeżeli nie, bądź to będzie mrożące dla Państwa, no to cóż, no to jest rzecz, prawda, upodobań i po prostu no, Państwa sprawy. W takim układzie ja się zabieram już za malowanie. Jest to dosyć ciekawy, naprawdę ciekawy lakier i ciekawie wygląda. Zobaczymy, jak się to będzie miało już na paznokcie, prawda? Więc ja się zabieram za malowanie. No nie wiem, jak mi to wyjdzie, bo nie jestem manikurzystką, więc te sprawy to no, dalekie są. Potrafię pomalować, natomiast jakość tego wykonania no, to może być taka no, różna. Więc jeżeli będzie coś nie tak, to z góry przepraszam. No prawdopodobnie inna osoba profesjonalnie wykonana zupełnie inaczej by to wykonała. Prawda? Więc ja już zaczynam pokrywać pierwszą warstwę paznokcia. No, nie bardzo chcę kryć, ponieważ to jest taki rzek, który chyba wymaga podkładu białego i lepiej emali, to wtedy uzyskuje się kolor no taki, no wiadomo, pożądany, taki jaki chcemy, prawda? Czyli tak, jaki mniej więcej widać w buteleczce. No, ale spróbuję to pokryć. No są prześwity, więc no, nie wiem, jaki będzie efekt. Prawdopodobnie będę musiała pokryć paznokieć jeszcze raz dwoma warstwami, więc no, to troszeczkę zajmie czasu. Nie wiem, jak długo schnie, no, bo to z lakierami jest różnie, prawda? Jedno szybciej, drugie wolniej. No a ja, znając siebie, no, najczęściej mam tak, że nigdy nie mam doschniętych i zawsze coś mi się stanie. Więc gdzieś mi się coś tam zadrapie, coś mi się tam innego zrobi, odbije na paznokciu, bo lakier nie jest do końca wyschnięty. Więc taki ja mam. No cóż jeszcze mogę powiedzieć. No właśnie mam już teraz czwartego paznokcia. Troszeczkę krótkie, więc to też będzie miało inny efekt. Inaczej by to prawdopodobnie wyglądało na tipsach. Inaczej by to wyglądało prawdopodobnie na długim paznokciu. No ja niestety no, nie wyhodowałam takich paznokci, więc próbuję to pomalować właśnie na takich krótkich. No troszeczkę przewija. Nie wiem, czy Państwo będziecie widzieć, bo to jest właśnie, no, kamera niby jest, ale zaraz może w ten sposób. To jest pierwsza warstwa lakieru, pokrycie. No, jeszcze nie jest to, co chciałabym uzyskać, jeszcze brakuje, no niestety trzeba będzie pokryć drugą warstwą. No, ale mniej więcej tak to wygląda, gdyby Państwo chcieli zobaczyć, nie wiem, jak to tam może po prostu nie odbijało światło. No, mniej więcej tak. No więc teraz przechodzę do drugiej ręki, w tym czasie wyschnie mi ta pierwsza. Myślę, mam nadzieję, że nie wyschnie ta pierwsza, więc zabieram się za rękę drugą. A tu dosyć mocno błyszczy, ponieważ to jest metaliczny kolor, taki z dodatkiem takich drobinek perłowych, powodujących, że
ten kolor, który mamy, żółty, jeszcze bardziej jest rozświetlony, czyli bardziej taki no, błyszczący i to daje też jeszcze inny efekt, prawda? Podwaja, więc rozświetla ten kolor, pomimo to, że kolor żółty jest już ciepłym kolorem, bo takim jasnym, to dodatkowo właśnie te drobinki tego brokatu tam, który się znajduje, powoduje, że ten kolor jeszcze bardziej po prostu jest no, widoczny i bardziej taki no, rozświetlony jest. No, coś mi tutaj chyba wychodzi, nie wiem za bardzo. No, przydało mi się w ogóle zrobić manikier, skórki powycinać, ale w tym momencie tak specjalnie do tego uwagi nie przykładam. Staram się to zrobić tylko po prostu nałożyć ten makier w taki sposób, by, no, żeby to jakoś efektownie wyglądało, prawda? Żeby nie było jakichś po prostu niedociągnięć, jakichś tam takich spraw no, rzutujących, prawda, na całość, na efekt tego. Więc postaram się to zrobić. Nie jest to takie wbrew pozorom proste, jakby się wydawało. No, wiadomo, że no, żeby nałożyć lakier równy, no to trzeba się przełożyć, tak, prawda? Trzeba precyzyjnie ten pędzelek nałożyć na paznokciach. No a w momencie, kiedy zadrży nam ręka, więc ten kolor, wiadomo, że gdzieś możemy tam po prostu zamazać to i już to nie będzie to samo, prawda? Więc to jest naprawdę wymaga bardzo skupienia i takiej no, no, precyzyjnej uwagi i pracy. No myślę, że chyba mi to wyjdzie. No, zobaczymy jeszcze. Już teraz zaczynam drugą warstwę. No, nawet pokrywa. Chyba mi się to udało, że tak powiem. No i zobaczymy właśnie, jak to będzie dalej. Żółty kolor. Wbrew pozorom taki no, troszeczkę niecodzienny, nietypowy, prawda? No bo zazwyczaj paznokcie jak maluję, no zazwyczaj jak kolor czerwony, prawda, jakiś różowy, no biały, no zazwyczaj te kolory się używano, ale też używałem niebieskich, czarnych, prawda, to są takie sporadyczne przypadki, gdzie używam właśnie takich kolorów. No i żółty też taki troszeczkę nietypowy, no bo może no, tylko znaleźć, no ale jednak pora roku, prawda, lato mamy i tak dalej, kolor ciepły, więc taki typowo letni. No oczywiście, no, stosownie do swojego, prawda, makijażu, czy tam ubioru, prawda? Chociaż teraz na przykład jest taki trend modny, że wiążemy ze sobą kolory łączone, naprawdę pstrokaty, które tak, no, normalnie gryzłyby się ze sobą, ale ponieważ teraz jest po natopie, więc takie właśnie łączenie takich ostrych kolorów, takich róży mocnych, takich żółci, takich nie wiem, seledynów, kanarków, czy jakichś innych kolorów, takich właśnie jaskrawych, mocno. Właśnie spotyka się bardzo częściej, bardzo często teraz właśnie łączenie tych kolorów ze sobą. No, no jest to trochę barwnie, prawda, no prawie, że jak papuga, nie może. No bo wiadomo, że ubrać się w taki kolor, no to trzeba mieć też odwagę, prawda, no bo nie każdemu też zresztą pasuje taki, no taki styl ubierania się. No, ale bardzo często, coraz częściej się to spotyka, właśnie jaskrawe kolory, ten róż taki rażący bardzo, taki blaskowy, że tak powiem. No i do tego właśnie takie jaskrawe, zielone, seledynowe, jakieś takie kanarkowe kolory jasne ze sobą, turkusy wszelkiego rodzaju, no i no przeróżnie, więc to się teraz tak różnie nosi, no ale ponieważ jest to po prostu moda i w modzie wiadomo jest, no wszystko dopuszczalne, prawda? To jest tylko kwestia po prostu gustu i upodobań naszych. No i myślę, że po prostu no każdy powinien ubierać się tak, w czym dobrze się czuje, prawda? Więc czy założymy taki kolor, czy taki, no jest po prostu sezon letni, więc każdy stara się chyba to wykorzystać i podkreślić jeszcze bardziej to, że jest to właśnie lato, że są ciepłe, słoneczne dni, że te kolory powinny być właśnie takie jasne, jaskrawe. No i żeby to dodawało jeszcze dodatkowo jakiegoś tam uroku, prawda, codzienności. No jest to po prostu, że tak powiem, może niezły pomysł.
I myślę, że no, ale to tak jak mówię, nie będę po prostu Państwu tam narzucała czegoś z tego względu, że no, każdy ma jakieś tam inne swoje, prawda, że tak powiem, gusty, prawda, jakieś tam upodobania swoje, czy jakieś poglądy na dane tematy, czy jakieś tam inne sprawy. I po prostu no, nie chcę Państwu narzucać czegoś, ale bardzo często właśnie się spotyka coś takiego. No ja też odważyłam się pomalować paznokcie na żółto. No, raczej mi się to nie zdarza, ale stwierdziłam, że jednak no może się odważę i pomaluję. Więc taki jest efekt, przepraszam, bo tu kamera była w tą stronę, do góry czy to tak, żeby było bardziej widoczne, nie wiem, czy to będzie widoczne. No mniej więcej tak to wygląda. Nie wiem, czy efekt jest taki, jaki bym chciała. To znaczy, wydaje mi się, że chyba tak, ale nie wiem, jak Państwo to odbiorą. No, mniej więcej tak to wygląda. Jeszcze bardziej może bliżej, tak. No, nie wiem. Wydaje mi się, że chyba nie jest najgorzej. No, biorąc pod uwagę fakt, że no, niestety, ale moje paznokcie są krótkie. Płytka paznokcia jest krótka, więc nie, może nie ma takiego efektu, po prostu, jaki bym chciała do końca. Wiadomo, że długi paznokieć inaczej się prezentuje, prawda? Inaczej krótki, no. Więc cóż, Państwu będę tłumaczyła, zresztą Państwo sami o tym wiecie, więc ja nie będę za dużo się wywodzić na ten temat. No, ale mniej więcej tak to wygląda. No, myślę, że posłuży mi jeszcze dzisiaj i jutro makier, że przy jakichkolwiek wykonywanych czynnościach, czy pod wodą, czy w ogóle jakikolwiek, no nie będzie mnie odpryskiwał, nie będzie się ścierał. Myślę, że do jutra jeszcze wytrwa. Jutro postaram się może odświeżyć i zmienić kolor na jakiś, może, nie wiem, różowy, być może jakiś wrzos, lila, a być może po prostu zwykły perłowy biały, który uwielbiam. Uwielbiam perłowe, takie białe, właśnie białe, kremowe, ewentualnie róż delikatny taki, ale właśnie perłowy. No to mniej więcej ich tak to wygląda. Ja już Państwu podziękuję za uwagę. No jeżeli ktoś ma Państwu ochotę na to, no to proszę sobie też tak pomalować paznokcie. Ja dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia wkrótce.